absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej! Cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w DMC... To w DMC 2, skrótowo, bo powiedziałem DMC Devil May Cry, ale nie. To nie to. Lecimy dalej. Misja 12. Kiedy łowca i obrońca się spotkają, ostatnia tajemnica zostanie im dana i ujawniona. Jakoś tak bym to przetłumaczył. 9000. Czy byłoby mnie na coś stać w ogóle? Chyba na nic. No, ewentualnie na Blue Orba, ale to... może w trakcie misji. Dobra, let's go then. Aha, ja mam z tym walczyć. Jakby nie powiem, good to know. W sumie dobra, to walczyć to jest trochę za dużo powiedziane. Serio, kurwa? Zginąłem? Bez takich, naprawdę, bez takich. Ostatni. Okej, jest posąg bóstwa. O, i świetnie, akurat go wykorzystamy. Żeby powiększyć pasek Triggera. Przecież nie wiem, czy od razu sobie nie wykupić wszystkiego, co mogę i po prostu wcisnąć sobie nieskończone orby, ale... idzie w tym fan. Choć no nie powiem, pewnie poszłoby to o wiele, wiele, wiele szybciej. Scenka. A, tak sądziłem, że Lucia się pojawi po opisie. Did you find what you were looking for? Yes. Now we can stop Arius's ambition. Whatever. But actually, I do not deserve this power. Hmm.
bring these to Mathieu for me? Please. I've got something that I need to take care of. A te truchło tutaj skąd się wzięło? Plutonian. Chciałem, czy te dwa paski, czy ten pasek zdrowia żółty to jest drugi pasek zdrowia, czy to jest tak wiecie? Przypadkowo stanowa. Przypadkowo. To ma dwa paski zdrowia, czy po prostu ma tak dużo zdrowia? Odpalamy trigger. O! Ciekawe. Okej. Tak, to ja mogę grać. A, trigger wyłącznięty. Boże, chcecie powiedzieć wyłącznięty? Co to jest za słowo w ogóle? Okej, jest ta babeczka. Seems you have obtained the final arcana. It's from your daughter. What are you doing, Granny? There is one more thing I need to ask of you, son of Sparta. My daughter went to face Arius all by herself. Please, take these and save Lucia. If it's heads. Your lucky streak continues, Granny. Okej, czyli Lucia. Źle to czytałem. Huh. Jeszcze mnie też wymagałem źle. Ale kurde, ciekawi mnie, czy Dante naprawdę by nie pomógł? Co teraz tak wiecie, że on tak gra? Chyba, o ej, chyba, że to jest jak u, zasłoniak u dwóch twarzy, że to jest moneta z takim samym rewersem z dwóch stron. Że wiecie, macie orzeł tak z dwóch stron, nie? Who knows? Okej. Okay. Łowca nauczy się czuć, kiedy odda skok wiary. Okej. Okay. Dobra, przyjrzam tej wendety, no to ją ulepszymy na ten trzeci level, a czy drugi level, bo trzeci to dopiero będę mógł kupić. I rozpoczynamy misję. Okej, trochę jej to nie poszło, widzę. Kill me! That man is going to bring me the arcana shortly. You will live to see that. That's just a piece of crap. Oh, Arcana. Here's another three for you. No! Crap like that doesn't interest me. But... your swan song will.
Okej, okay, naprawdę szybko, bo doszło do walki z bossem. W sensie, wyczytałem, że całe przejście tej gry to jest około 4 do 5 godzin. Ale honestly, nie chce mi się wierzyć, że 12 misja byłaby teraz ostatnią rozgrywaną przeze mnie w tej grze. Skoro w pierwszej części było ich 23, a normalnie jest ich chyba w każdej części około 20 zawsze. Więc sorry, ale trochę nie chce mi się wierzyć, że akurat w tej części to było tak mało tego. Ale kto wie? Pewnie odpal sobie jeszcze jakąś tarczę pochłaniającą obrażenia. Co, ile ołowiu przyjmiesz na klatę? Ja tak mogę stać cały dzień. Zagnuj no, parszywy. Może to tak w kółko będzie teraz robił? Kalina Ann, makler. Pyk! Dobra. Nie potypię. Must obtain the power of Argosax. Or I cannot transcend all living things. Too easy. You cannot win. Someone is holding you back. Forget about me. Kill Arius. Don't worry. I've got you. Okay. Totalnie nie ogarniam, co tu się właśnie stało. W sensie, gościu tak po prostu sobie odpuścił? Pokonaliśmy go elo, próbował zabić nam babeczkę, nie udało mu się i... W sensie my, znaczy gościu, bardziej my tak po prostu sobie odpuściliśmy typa. Dobra, no skoro odcinek ma tylko 13 minut, to idziemy z jeszcze kolejną misją. Why did you save me? I was created. By him. Every hero has a weakness. But their ritual was activated because of me. There's still time. We have until the sun is completely eclipsed. But how are you going to enter the building? The entrance is... Where there's a will, right? Nie wiem, dziwne rzeczy się tu dzieje. Ja literalnie już nie ogarnę w ogóle, co się dzieje tutaj. Four lights will open the door to the future and the past. Cztery światła otworzą drzwi do przeszłości i przyszłości. Co teraz? O, tutaj orb schowany. O, widzę, że się... Uuu, proszę, fragment niebieskiego orba. No!
Już? Mogę? Dziękuję. Dobra, mam 2T do ogarnięcia. Jak rozumiem, mogę po prostu pewnie, że dobra, nie mogę, tylko pewnie po prostu... Oj, proszę, akurat niebieska kulka stworzona. Dobra, nie namierzę mi tego od razu. Szkoda. Zobaczmy, co jest tutaj. O, są wielkie pryszcze i coś na środku, co sugeruje mi, że pewno będzie tutaj walka z bossem. Leczenia nie podnoszę, nie potrzebuję. Ale jakby... Co ja mam teraz ze sobą zrobić? Ale w ogóle mam wrażenie, że ominąłem z tego jednego buffa do Dantego. Wiecie, tam gdzie był ten kryształ, nie? Zanim żeśmy skoczyli do tego typa, bo myślałem, że to kurde zbierzemy od razu, jak tylko ten. Jak tylko ogarniemy sobie walkę, ale ewidentnie niestety nie. Dobra, zobaczmy w takim razie. Nie Swords, tylko Amulet i Ariel Heart. Aha. Aha, ja w ogóle nie musiałem triggera zużywać. Nice. Ruch świata demonów jest powolny i intensywny. Musisz uwolnić jeszcze 3 podobne moce, aby dotrzeć do świata demonów. Dobra. Ciekawe, gdzie jest reszta. Czyli tam pewnie muszę się tutaj udać na sam koniec. Chociaż, czekaj, chociaż zobaczmy, może coś się teraz otworzyło tam dalej. Mam nadzieję, że ten pad zacznie w końcu działać. Co, coś się zmieniło? Chyba nie bardzo. Nawet cutscenki nie ma nic. O, a nie, coś się zmieniło. To jest oczko. Ale dobra, tak czy jak tutaj powinienem iść chyba na samiusieńki koniec, więc... Ach, czeka mnie teraz... bieganie i szukanie. Ale żeby oszczędzić sobie na czasie... użyjmy naszego triggera. I... nieskończonego trwania. Co jak co, ale już wolę, żeby to... Już wolę szybciej tutaj biegać, niżeli... biegać z normalną prędkością i próbować zrobić tutaj cokolwiek. Co? Czekam showtime. Dobra, bo
Nożnik orbów działa, to mi się akurat podoba. Golem. Poczujcie mu moc. Takie mocne nawet Vergil mi zazdrości. Możesz się z łaski swojej ustawić jakoś tak. O, tutaj. Haczmy, bije w to, mając swoją demoniczną przemianę aktywną, to bije temu, w sensie to wolniej to ładuje, niż jakbym to bił normalnie. Tak dziwne, no ale okej. Okay. Dobra, moment. Okej, okay, po cięciu udało mi się namierzyć kolejną. Dobra, może tego buffa by... A dobra, nie. Okej, okay, widzę, że w tym przypadku to nie ma znaczenia. Jak atakuje. Nabija z takim samym wolnym skupkiem. Dobra, jeszcze jedna kula. Dobra, i mamy kulę numer 4. O, proszę, upgrados? Może trzecia część tego amuletu w końcu mi się trafi. Przecież dalej mnie ciekawi, czym ten amulet w ogóle jest. A jeszcze, co ważniejsze, skąd Dante w ogóle go ma? Jest! Healing Heart. Leczące serce. Tak, bo to już takie dosłownie jest tłumaczenie. Magiczny kamień, którego... Nie, z sercem miłościwej bogini. No i dobra, amulecik jest pełen. Po raz pierwszy. Ej, czy to jest nowa... Nice! O, i to jest wszystkie miecze, dobra. Miecz z wygrawerowanym wężem. Nie jest tak potężny, ale ma... W sensie nie jest zbyt potężny, ale ma bardzo... Ma duży zasięg ataku. Zabiłem się w końcu. Okej, okay, czyli to był ostatni mieczyk. I co jest ważniejsze, zapewne to jest do zbycia tylko i wyłącznie podczas tej misji. Więc dobrze, że się tutaj... Dobrze, że sprawdziłem, bo myślałem, że to jest jakaś broń dodatkowa, tu proszę. To jest broń tak naprawdę główna. To jest nie tak a propos. Nie itemy. Equip, nie amulet. I też nie gnaty. Tylko tutaj. Tak, chcę go przetestować chociaż, nie? W
Kurwa, mnie ten pad powoli. Jak mam okazję, no to może... O, wiecie co? Elo. Jak to powiem? Jak mówiłem, i tak bym to zrobił, nie? Okej. Teraz gnaty. Kurwa, nie o to mi chodziło. I jeszcze itemy. Dobra, to tyle. Z tego co mogę kupić, bo reszta to jest pewnie do znalezienia po prostu w grze. Dobra. Złotego orba możemy sobie uzupełnić. A to są apteczne kupować, czemu nie? Dlatego wcześniej wiadomo, nie będzie. Kilka. I dobra. I lecimy na bossa. Zapewne na bossa, no ale no nie, ja sobie akurat... Żegnam! Nie wyobrażam niczego innego w tym miejscu, poza bossem. I co? Czy mam rację, czy to po prostu jest tylko otwarcie przejścia? Serio? Serio? Co to za jakiś powrót do przeszłości? Ładny unik się wydał. Fajnie, że znowu go wcisnąłem, ale oczywiście gra postanowiła mnie wyrwać w dupę i mnie wyjebane też jak wcisnąłem unik. A o Boże, on mnie trzyma cały czas. Myślę, czemu nie mogę unikać? No ej, puścisz ze mnie czy nie? Halo? Halo? No puść mnie! Że łódzki się mu zachciewa wielce. Gij! Dobra, 40 minut, może zejdę do mniej przez wycinanie tego, co tego wszystkiego, co spieprzył, tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC 2. Cześć!